When everything's white, glimmering silver white. Witajcie kochani w nowym daily vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, 8 grudnia. Czas zacząć kolejny dzień. Jeśli chodzi o pogodę, to powiem wam tak. Rano było w miarę, później się rozpadało. Teraz są chmury i mocny wiatr, a na śnieg zupełnie się nie zapowiada. Chociaż powiem wam, że my w tym roku zostajemy na święta w Polsce i ja bym bardzo, ale to bardzo chciała, żeby jednak ten śnieg się pojawił. Dajcie znać, czy wy też tak czekacie na śnieg. Plany na dzisiaj są takie. Czekam na Maxa, który non-stop od rana gada przez telefon i nie może się wyszykować, a chcemy jechać na Halę Gwardii, bo tam jest dzisiaj jakieś wydarzenie związane z markami dla zwierząt, dla psów i dla kotów, i chcemy zobaczyć, co ciekawego można będzie kupić, ale też przy okazji zrobić zapas pożywienia dla naszych kotełków. Podobno na Hali Gwardii jest też bardzo ładny jarmark świąteczny, tak słyszałam. Nie wiem, będziemy sprawdzać, więc zobaczycie w dalszej części dzisiejszego vloga. Później na pewno gdzieś skoczymy na jakiś obiadek, a druga część dnia, powiem wam, że o godzinie 15:30 dzisiaj w Warszawie odpalają światełka, ale również choinka na Starym Mieście. Jeśli pogoda się utrzyma taka, jak jest w tej chwili, to ja bym bardzo, ale to bardzo chciała tam pojechać. Niestety, jak to sobota, są też mecze, a o 15:00 gra Napoli. I Max jednak bardziej by chciał zostać w domu i obejrzeć ten mecz. Także zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy i wy również razem z nami. Czy uda nam się pojechać obejrzeć światełka, czy też zostaniemy w domu. Życzę wam, kochani, miłego oglądania i widzimy się już za chwilę. No, no, słuchajcie tego, to ja się nie spodziewałam. Sobotni poranek, dzwoni kurier. Ja mówię, w sobotę kurier? Zobaczcie. Masz, zobacz, kochanie, śniadanie przyjechało. No, teraz zobaczymy, co tutaj jest. No naprawdę, słuchajcie, tego to się nie spodziewałam. Więc otwieramy. Świeża bagietka. Idealnie. A w środku? No nie wytrzymam. Kieliszek. Patrzcie na to. Do kieliszka świeży sok pomarańczowy. Dalej. Rogalik z oszą. No pewnie, patrzcie na to. Jest też dżem. Dżem brzoskwiniowy i świeca, która pachnie malinami. Coś wspaniałego. A do tego przesyłka od marki i mamy tutaj szampon, tak, z olejkami, świetnie, szampon i dalej olejek do włosów oraz maska. Złapie ostrość? Powiem wam, że ja nie znam tej marki i tym bardziej bardzo zaskoczyła mnie ta przesyłka, bo będę mogła wypróbować coś nowego do włosów i też wam opowiedzieć, co to za marka i jak sprawdza się właśnie ta seria z olejkami. No, dziękuję bardzo za tak miłą niespodziankę w sobotni poranek. To co, zabieramy się teraz za śniadanie. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Kochani, przy okazji zrobiliśmy również zakupy. Zobaczcie. Tutaj mamy już zapas do domu. Wzięliśmy karczofini, wzięliśmy sałatkę i
Mozzarella. Mortadelle. A zobaczcie, w prezencie dostaliśmy questa również... Questa è una bevanda italiana. Chinotto. Chinotto. No i jak myślicie, co wygrało? Choinka? Nie, moment, no! Napolina! Właśnie! Nie choinka, nie światełka, a mecz! Zielony ekran. Zielony. No, no, co ja się z nim mam? Ale Massimo mi obiecał, że jeżeli pozwolę mu obejrzeć mecz, to pojedziemy do Blue City, do outletu, który znajduje się chyba na trzecim albo na czwartym piętrze. Czy jesteś taki zadowolony? Taki Napoli vince 3-0. Słyszeliście? Bo Napoli wygrywa 3-0, więc mi tutaj chodzi po domu i śpiewa. Ale wracając do tego, co mówiłam wcześniej, jedziemy do Blue City, bo tak jak powiedziałam, tam znajduje się na jednym z ostatnich pięter bardzo fajny outlet z markowymi ciuchami, między innymi Moschino, Love Moschino, które tak bardzo, bardzo lubię. Także coś za coś, a przy okazji zobaczymy, czy już świecą się światełka, iluminacje na warszawskich ulicach. Wino grzane jest, nastrój zrobiony, świece teraz, odpalone, to teraz? Teraz zobaczymy jeden film do święta, di Natale, film di Natale, con dobra atmosfera, tak. Wino czerwone gorąco, tak? No. Wino caldo. No, wino caldo. Sentymentalny. Idealnie, wieczór we dwoje. Tak, bo słuchajcie, okazuje się, że mamy na włoskim, we włoskiej tutaj telewizji kanał, na którym przez 24 godziny na dobę lecą świąteczne filmy. Także idealnie, jesteśmy już gotowi na wspólny wieczór. A Wam, kochani, dziękujemy bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny byliście z nami. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych publikacjach. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Arrivederci! Coś nowego? Tak.